Nie chcieliśmy tutaj robić takiego klasycznego biurowca, który typologicznie jest czymś innym, jest takim obcym ciałem w mieście. Jeżeli przejdziemy tą ulicę, zobaczymy kamienice, których okna są bardzo strojne w detal, w te wszystkie ornamenty, w te wszystkie gzymsy, glify i tak dalej, i my de facto robimy to samo, tylko używamy współczesnego języka. Stworzenie nowoczesnego biura to na pewno duże wyzwanie dla obu stron. Ultimo słynie z tego, że się dogaduje na co dzień, bo dogadujemy się z naszymi klientami, pracownikami. Dogadaliśmy się też ze Skanska, która dobrze rozumiała nasze potrzeby i stworzyła biuro uszyte na naszą miarę, przy zachowaniu wysokiej jakości. Stawiamy w równym stopniu na wygodę pracowników, standard i funkcjonalność biura, jak i na aspekty środowiskowe i innowacyjność. Wszelkie strefy biurowe są wokół elewacji, czyli słońce pada w każdym miejscu w biurze, tam gdzie najemcy mają właśnie swoje biurka. Szukaliśmy lokalizacji, która da nam możliwości pokazania naszych możliwości, jeżeli chodzi o kuchnię. Kuchnią chcemy zaskakiwać. Każdy dzień zaczynamy od dobrej kawy. Kawa jest bardzo ważna, nie tylko dla naszych gości, ale jest ważna dla nas. My też zaczynamy dzień od kawy. To jest taki czas dla nas, gdzie się poznajemy, gdzie wymieniamy różne informacje. Pojawiamy się w budynku o godzinie 5 rano i zaczynamy gotować. Staramy się codziennie przygotować tak potrawy dla naszych gości, jakbyśmy ugotowali dla siebie samych. Ta przestrzeń bardzo sprzyja takiej otwartej, bezpośredniej komunikacji. Bez kawy byłoby nam ciężko. O wyborze Green Today zdecydowało na pewno miejsce, bo na pewno jest to miejsce, które będzie wspierało pozytywny wizerunek w momencie, kiedy będziemy przyjmowali gości, kontrahentów czy przyszłych pracowników. Podoba mi się, że budynek jest harmonijny, a jednocześnie jest dynamiczny. Oznacza to, że tworzy naprawdę bardzo fajną kompozycję w przestrzeni. Jest dużo zieleni wokół budynku, bardzo lubię patio. Zwłaszcza w słoneczne dni jest tam naprawdę przyjemnie, można posiedzieć na ławce. Na pewno ta zieleń poprawia nasze samopoczucie i powoduje, że mamy większą motywację do pracy. Cały klimat budynku tworzą pracownicy firm, którzy tutaj pracują, nasi goście, pracownicy firmy Skanska. I jakby to jest klimat tego budynku i to jest to, co nam się najbardziej podoba. Zależało nam na tym, by infrastruktura budynku zapewniała swobodę dla osób niepełnosprawnych. Cieszy nas, że budynek Green Today posiada certyfikat obiektu bez barier. Mieszkam bardzo niedaleko. Moje dzieci chodziły do przedszkola, które znajduje się po drugiej stronie ulicy. Pracowałem również w sąsiednim budynku Green Today jeszcze całkiem niedawno, więc czuję się tutaj całkiem jak w domu. Ja uważam, że takie czasowe życie budynków to jest taka fizjologia, to jest tak jak z ludźmi, tak? Ludzie rodzą się, są młodzi, potem dostają zmarszczek i fajnie jak budynki też są prawdziwe, jak nie udają, że są zawsze piękne.